Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku ze Stoneherta, z tej strony Hades i witam was w Stonehercie, tak, dzień dobry. Słuchajcie, bo zaraz wam pokażę, jak wygląda wioska. Patrzcie, co to jest za bydle. Po prostu, jak ja to zobaczyłem, tylko że coś takiego się zrespiło, to takie, dobra, to musimy ubić, nie? I dlatego, jak zaraz zobaczycie, tutaj nie ma muru. Dlaczego nie ma muru? Już wam mówię. Gra postanowiła powiedzieć mi takie: słuchaj, fajnie, że wcześniej wybudowałeś ten mur i tak dalej, prawda? Ale my ci go nie wybudujemy. Tak, oni tak mi powiedzieli. Tak się poczułem, wręcz bym powiedział. Proszę tutaj pójść. Dobra, moja dwójka wojowników już sobie leci. Tak, wy tam idziecie, dobrze. Widzicie, w ogóle dziś sobie z goblinami powalczymy. I patrzcie, ten pecety są na tyle głupie, że ja im tu kazałem robić mur, prawda? Oni go nie robią. Ja nie rozumiem, czy to jest za dużo dla tych małych muszczków, ale po prostu oni zrobili, jak macie to, co oni teraz robią, nie? Czyli te bardziej obręcze. Te bardziej obręcze, prawda? To oni tylko to wybudowali i nic więcej. Dobra, jest walka. Dwóch wojowników powinno dać sobie radę. Była szansa, że się to źle skończy. Tak szczerze. Wy już tutaj chyba jako party? Nie, dobra, to wy sobie tutaj możecie cokolwiek innego zrobić. Czy tu jest dalej ta wioska? Tak, tu dalej są te gobliny. W ogóle co śmieszne jest, że normalnie gobliny chodzą po mojej osadzie. Czy tu jest kolejny gdzieś? Kolejna ich osada? Gdzie wy idziecie? Halo, panie goblinie? One mi się zaczynają tu panoszyć i to mnie powoli denerwuje. Ale się zastanawiam, gdzie on idzie z tym drewnem. No gdzie idziesz? Okej, idziesz tu. W ogóle też co zabawne, przy tym ognisku jest za mało miejsca jakby. I moi mieszkańcy idą po prostu do ogniska goblinów się ogrzać. To też jest bardzo głupie. Co ty robisz z tym drewnem? Aha, bo ty teraz będziesz przechodził przez moją wioskę, żeby dojść do swojej tego, nie? Ja to zaraz wam muszę skończyć. Bo jak widzicie, ja dalej mam tu taką wiadomość. I dalej się zastanawiam, czy ją tak naprawdę już, wiecie, już przerwać, czy nie. I generalnie ktoś tam pisał, że no zbuduj mury. Przeciwnicy przechodzą przez te mury. Mój pies Facebook szczeka. Przepraszam, tutaj właśnie tam kwestia jest szkolne. Się odpaliły. Ale wow, zaczynają budować coś, no nie wierzę. Dobra, wiecie co? Dobra, halo, walczyć. Trzeba walczyć. Proszę walczyć. Ty, koleżanko, pójdziesz zniszczyć to. Powinnaś sama dać radę. A nasz bardziej doświadczony wojownik, chociaż w sumie też mógłbyś pójść tam, co? Tak, ty też tam pójdź. Tak, w razie czego pójdź tam sobie. Czemu ja jestem na podwójnym speedzie? Ja się dziwię, dlaczego mi czasami z tymi FPS-ami tak, no. Ale było dobrze, miałem 60 FPS-ów nawet, nie? To jest dobre. Okej, trzeba tępić te gobliny. Kolejny kolega. Nie może być. Nasza koleżanka tu zyskała, nasz wojownik drugi zyskał kolejny poziom, czyli całkiem dobrze. Widzę, że tutaj idziecie w moim kierunku, ale to tam na spokojnie, a wy tutaj powinniście się bić z nimi. Okej, ciebie anuluję i zaraz pójdziemy pobić tę drugą, wiecie, tą drugą wioskę tych goblinów. Ona niech tutaj się klepie z nimi. I wy skończyliście ten fragment muru, okej, będziemy w międzyczasie budowali ten mur.
Wiem, że mówiłem, że zrobię to poza odcinkiem i tak dalej, ale to jest wykonalne. No i niestety będzie trzeba zrobić tak, że to będzie brzydko troszeczkę wyglądało, ale jakoś to przeżyję chyba, nie? Czemu tam było pauza? Dobra, wy poszliście, ty się cofasz, a ty zniszczyłaś to, to również się cofasz, widzę. Chciałbym party wziąć. Tutaj. Proszę się przemieścić w tym kierunku. Pójdźcie w tym kierunku. Tutaj te goblinki chodzą, nie? Czyżby te gobliny nie mogły przejść przez ten mur? To na to by wychodziło. I dlatego idą dookoła. Możliwe, możliwe to jest. Wróć. Okej, te gobliny zaczynają. No, teraz będzie problem z tymi goblinami. Teraz może być naprawdę problem z tymi goblinami, no bo one będą upierdliwe strasznie. One będą nas męczyły, nękały i tak dalej. Nie widzę ich bossa. Nie widzę ich bossa, więc się zastanawiam, gdzie on może być. I czy wy to budujecie? Wow, dobra, powoli to budujecie ten mur. Bardzo mnie to cieszy. No i moja parka wojowników idzie. Idzie sobie zniszczyć, zmiażdżyć wroga i przeciwnika. I zaraz pójdziemy po prostu, no, zrobić bunt. Zrobimy bunt i nie pozwolimy byle jakim goblinom, żeby nas straszyły. No bo kim wy jesteście? Po prostu naprawdę żałość. Żałość, wasza wioska jest żałosna. Dobra, widzę, że pierwszego zabili, okej. Kogo ty dobiłeś tam? Ciekawe. Okej, proszę to zniszczyć. No i tyle, gdzieś tam idziecie jeszcze? Aha, idziecie te wilki zabić? No okej, dobra, zabijcie jeszcze te wilki. W ogóle nie, no z tymi brońmi to jest to coś pięknego, nie? Będziemy musieli im jeszcze bardziej zabrygać tę broń i ich bardziej, żeby więcej mogli wytrzymywać. Ale to myślę, że w ogóle tak, wyślemy ich tutaj. Wyślemy ich tutaj już, oni ten mur mi tu budują. A ja zobaczę, jak tam nasz kowal. Okej, mogę zrobić to w dużej ilości, nie? Dobra, 21, skraftuj to. Będziemy mogli zaraz zrobić, atak 22. O jeden więcej, okej. Tego jeszcze nie mogę, ale już mogę dać tutaj polecenie, żeby to zaczęło, było tworzone. Tu tak samo to będzie 11. 57. Powiedzmy, że 30. A tutaj będzie 23, powiedzmy. Dobra, i oj, wy jesteście głodni, co? Dobra, anuluję wam to jeszcze. Pójdźcie coś zjeść. Nie będę taką okropną osobą. Okej, wy tu zrobiliście jedną prawie warstwę muru. Ja mam nadzieję, że wy to skończycie generalnie. No, jak widzicie, no są same problemy z tą budową przede wszystkim. A chciałem wam tego dużego golema przede wszystkim pokazać. Party. Widzę, że pan przywódca goblinów sam się pofatygował do mnie. Okej, czyli to jest bardzo dobra wiadomość, bo będzie można go sklepać po prostu. Ale czy zdążycie zjeść, zanim on tu przyjdzie? Spróbujmy w takim razie. Okej. On idzie, on podąża. Nasi jedzą, nasi dzielni wojownicy raczej jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. I czy zjedzą przed tym, zanim wioska zostanie wytępiona? No widzę, że sami nawet tam idziecie, nawet głodni. Czyli okej, rozumiecie ten powagę sytuacji. Po prostu, no, gangbang się robi tutaj. I screen na miniaturkę musiałem zrobić. Znaczy jeszcze nie wiem, czy taka będzie.
pięknie, no po prostu. O, you don't win, I go, coming. Nie. I piękna muzyczka się odpaliła. Zaraz pójdziemy zgnębić resztki, resztkę tego obozu. W ogóle teraz będzie coraz ciężej. Bo kiedyś chyba gobliny dosyć szybko się pojawiały, nie? A teraz tak dosyć późno. O, widzę, że nasz kolega w ogóle zrobił bardzo, bardzo przydatną rzecz. Bardzo, aha. Za mało robotników mogę mieć, co? Okej, tobie zmienimy robotę. Ty pójdziesz na carpentera. Ty pójdziesz na carpentera. Widzę, że tutaj skończyliście pierwszą stronę muru. Pierwszą stronę muru skończyliście. Gdzie są moi wojownicy? Aha, dobra, ty idziesz zjeść. Okej, to ty idź jeść. I czy wy, moje miśki kochane, robicie to, co macie zrobić? Bo macie jeszcze tą stronę generalnie przezmienić. I tu będzie mur. Mur. Okej, zmienimy nazwę na mur. I tutaj ty już. Aha. No dobra, kolejnego dnia pójdziemy na tą wioskę goblinów. Po prostu, żeby ich nie przemęczać za bardzo. Ty tu pracujesz, wyjdziecie spać. Farmy. Aha, w ogóle mogę kucharzowi dać coś więcej do roboty. Dokładnie tak, 33 sztuki tego proszę cię, żebyś zrobił. Możemy zacząć robić kurczaki. To 26 chlebu poproszę, abyś zrobiła. I tak, nie wiem, 30 tych potrawek. Skoro możesz, to zrobimy po prostu. Okej, w ogóle myślę, że jakąś coś a la restaurację mógłbym zrobić temu kucharzowi. Chociaż się zastanawiam na tym dalej. Tu. Okej, halo party. Party, wymarsz. Wymarsz, idziecie zgnębić te gobliny. W ogóle ja wam dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i oceny pod z tą serią Stoneheart, bo naprawdę ja się wciągnąłem w tę grę mega. I to w sumie widać, tak mi się wydaje, bo codziennie staram się, żeby był odcinek. Może będziemy robili, nie wiem, może w sobotę zrobimy sobie taki mały maraton tego. Ale jeszcze nie wiem, jeszcze niczego wam nie chcę obiecywać. Bo plany to plany, a jak będzie, to sam jeszcze nie wiem. Ale generalnie tak jak mówię, spróbujemy zrobić, tak mogę teraz wam powiedzieć, bo czekajcie, jak ja to nagrywam, ja wam powiem tak, ja nagrywam to w środę. Czyli wy ten film widzicie w piątek, czyli możemy umówić się tak, że jeśli będzie dużo pozytywnych ocen i na przykład, że napiszecie, że chcecie po prostu dwa lub trzy odcinki w sobotę, to wtedy właśnie zrobimy sobie taki mini maraton ze Stoneheart'a właśnie w sobotę i ten, wiecie, no i będą te dwa lub trzy Stoneheart'y jednego dnia po prostu. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, możecie też łapkować i tak dalej, żeby bardziej mnie zachęcić, czy coś tam, wiecie, nie musicie, to jest taka wolna, luźna propozycja, o, może tak powiem. Okej, wy tu budujecie, to całkiem fajnie, że tutaj się tym zajęliście. Jak tam mój carpenter? Okej, chodź tu. Proszę, zrób to. Tego jeszcze nie możesz. A i tutaj mogę robić motyki i te inne. Czyli wprowadziłem was w błąd generalnie. I tutaj widzę, że mamy wszystkie. Aha, czyli tutaj też macie to. Tak szczerze, jak się tak zastanawiam, to czy ja potrzebuję go? Nie, tak mi się wydaje, że z carpentera zrezygnujemy na chwilę obecną, bo on nam jest tak naprawdę niepotrzebny. On jest nam niepotrzebny, więc możemy na razie go olać. Jak tam nasza walka, nasze oczyszczanie tego. Okej, ale tutaj możecie to skończyć. Bronze plate, dobra, proszę. O, fire pit mamy drugi.
Mamy drugi Fire Pit, czyli to bardzo, bardzo pozytywne jest, bo możemy sobie drugie ognisko tu postawić i to jest bardzo fajne. Okej, okay, wy sobie cofnijcie do domu. Ja sobie tu zrobię sejwika małego, żeby tak w razie czego mieć. Właśnie sejwiczka małego. I dobra, w ogóle mam nadzieję, że nie wiem, czy było wcześniej słychać klawiaturę, ale teraz nie powinno być, jeśli ten. W ogóle widziałem propozycję na zamek, żeby wybudować zamek na każdej z tych trzech gór. W ogóle mam koncepcję, to dalej do zamku. Żeby ogrodzić to tak murem, nie? Takim, wiecie, tak ogrodzić całą tę górę, oprócz tutaj, tu byłby wtedy jakiś balkon czy coś. Całą tę górę z takim fajnym daszkiem jakby. Zastanawiam się nad tymi murami, czy nie zrobić czegoś takiego, ale to już później. Ogrodzić tu to całe, tu byłaby wielka wieża, bo prawdopodobnie, no wiecie, zagospodarować całą tę górę. Ale jeszcze nie wiem, nie? Więc dalej możecie swoje propozycje pisać, ja w sobotę pewnie zajmę się już tym zamkiem. I wtedy możemy się umówić tak, że na tym maratoniku, o którym wam mówiłem, na tym maratoniku byśmy się wtedy skupili na tym zamku. Właśnie na projektowaniu tego zamku i może budowie. Wtedy między odcinkami bym skończył ten mur, nie? Bo generalnie ja miałem go skończyć między odcinkami, tak szczerze. Ale mówię, taki golem się zdarzył i takie, kurde, nie? Takie, w sumie nie wiem, kiedy by ewentualnie znowu się mogło coś takiego zrobić, nie? Więc tak sobie myślę, no dobra, to po prostu polecimy i... zgubiłem wątek. A no i wtedy no i wywołamy konflikt z goblinami, żeby było trochę ciekawiej, prawda? Więc teraz tak, tych wojowników naprawdę potrzebuję mieć dwójkę, co najmniej mieć dwójkę teraz. W ogóle cieszy mnie to, że te klatki trzymają się na, no co prawda na tym speedzie razy jeden, nie? Więc to trochę trochę wolno wszystko trwa, ja sobie zdaję sprawę. Wolałbym też lecieć na tym razy dwa, ale to po prostu... No to po prostu FPS-y spadają do poziomu, no maksymalnie mam 40 FPS-ów. I to nie jest jakoś takie mega, więc tylko dlatego staram się oszczędzać te FPS-y. Dobra, teraz tak, możemy kolejny fragment muru wybudować sobie. Okej, okay. Tak powoli, jak widzicie, strasznie powoli muszę to budować. Ale dobra, mi się nie śpieszy. Zastanawiam się w ogóle, czy nie, ten mur będzie trzeba podnieść o jeszcze jedną wysokość. Co my tu mamy u tobie? A tak nie interesuje mnie twoje oferty, ale mogę ci coś sprzedać. Tylko co ja bym ci mógł sprzedać? Te dzidy są takie drogie. Okej, okay, już wiem, jak zbić majątek. Ja to zrobię. Majątek jest mój, tylko mój. Albo nie. Potrzebujemy. Czy ja to mam zrobione? Ty byłeś całkiem okej. Okay. Dokładnie tak. Zrobimy osobę od szycia. To nam się naprawdę przyda, bo tak. Dobra, daily update, akceptujemy, dobra, tym razem jestem gotowy zaakceptować jedną osobę, no. I mamy teraz 14, dobra, maksymalnie do 15 mieszkańców zrobimy, to już jest oficjalna wersja, ja wiem, że ja tak za każdym razem tak mówię, że no dobra, tak na spokojnie, tam wszystko będzie dobrze, nie będzie lagów chyba, a później się przeliczę, nie, i... Okej, okay, wszystkie trzy te trzeba zrobić. To skóra. Okej, okay, tutaj widzę, że mogę tak zrobić. Okej, okay. Generalnie potrzebujemy tego fibru. Potrzebujemy fiber mieć. A fiber możemy zyskać z... Niby stąd możemy pozyskać fiber. Nie to. Okej, okay, jeżeli można stąd po... Znaczy, no to jest trochę lipa.
To będzie trochę lipnie, a to jest fiber, tak? Tak, to też jest fiber. Ok, czyli mamy w miarę dużo tych obok siebie. Ognisko drugie jest postawione, a my możemy tymczasem postawić sobie... o Boże, ja tu wszędzie... Ja mam tu straszny pierdolnik, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że mam tu taki pierdolnik, bang! Ale czasami taki artystyczny nieład też jest dobry. Okej, wy tu powoli budujecie mi ten murek, co mnie bardzo cieszy, a w końcu z nimi mogę jakoś współpracować. Mogę jakoś zacząć z nimi współpracować i czy ja mogę kupić nasiona? Czy ja muszę bardziej skupić się na handlu, jeśli chodzi o to? No właśnie, nic tu takiego nie ma, nie? I to mnie martwi, trochę, w ogóle, czekajcie. Bo, ja chcę change job. Okej, knife i blacksmith go robi. I chyba już mogę zrobić, co ważniejsze, ten. Dokładnie tak, dobra, słuchaj, ty skup się na tym w tym momencie. Skup się na nożu i zaczniemy mieć może mięso, skórę. To jest jakaś opcja, chociaż... Czy ja chcę to teraz robić, nie? Bo teraz w sumie bardziej bym potrzebował rąk do pracy niż ten, niż tego łowczego, nie? Zwłaszcza, że gdzieś tu były zające, nie? Ale nie wiem gdzie. Ale gdzieś były. Czy ty będziesz to wydobywał, tak? Chcę zobaczyć to, chcę się upewnić, że tak jest, tak jak mówię. Dokładnie tak, czyli musimy się skupić na zbieraniu... tychże rzeczy. To zbierz i to, i to. Dobra, więc wy tu powoli zbierajcie, też budujcie mi powoli ten mur. Okej, no powoli to zaczyna wyglądać, tak szczerze mówiąc. Zaczyna mi się, no dobra, może nie tak powoli, no ale oczywiście każdy... No powoli się rozwijamy z tą wioską. Więc bardzo fajnie. Zastanawiam się jeszcze nad jakimś oryginalnym wejściem do tego zamku, bo mógłbym zrobić tu takie wielkie, długie schody. Ale to chyba nie jest to. To chyba nie jest to. Zrobić takie schody w skalę? Może nie tyle co klatkę schodą, ale na przykład tu poprowadzić takie tu i tu byłoby wyjście. Rozumiecie mnie, prawda? To nie jest tak, że ja sobie coś gadam tylko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, myślałem, że ktoś do drzwi mi puka. Chyba, że dobudować tu dodatkowe schody i tu dodatkowe schody wybudować, robiąc coś takiego. Za dużo o tym myślę. Tak, za dużo o tym myślę, Boże. Pauzuj i buduj. Niech ktoś mi to zacznie budować. Proszę, widzę, że chlebki bierzecie sobie tutaj całkiem fajnie. Czy ty patrzysz w tej skrzynce? Tak. Okej, i wzięłaś chlebek sobie, czyli dosyć dużo tego musimy mieć generalnie. Okej, bardzo fajnie. 30, no dobra, większej ilości mieszkańców już nie chcę brać. To jest wystarczająca ilość, tak mi się wydaje. Plus, no i znaczy nie wiem na jakiej zasadzie tak naprawdę jeszcze działają te przy czym będzie więcej FPS-ów i tak dalej. Ja wiem, że ja ciągle o tym gadam, ale po prostu wiecie, im mniej FPS-ów będzie, tym gorzej dla mnie będzie, bo znaczy gorzej dla mnie, dla nas tak naprawdę, bo skończy nam się po prostu, no FPS-y nam się skończą, czyli będę musiał zaprzestać dalszej serii, nagrywania dalszej serii. Dlatego staram się w ogóle eliminować jak najszybciej też przeciwników, bo to też jest, może być powodem lagów. Tutaj są zające, ej! I nawet bym daleko nie miałbym miejsca do... o, co to jest? Another Township.
Okej, okay, dobra. To była informacja tam o goblinkach. Jeśli ktoś tam, znaczy no możecie sobie sami przeczytać. Umiecie lepiej angielski niż ja. Ja w to wierzę. czy coś takiego. Dobra, czyli... O, halo, proszę. Służba wojskowa. Tu jesteście, halo. Proszę tam pójść. Ej, nie uciekaj. Ej, halo, uciekaj, proszę uciekać. A nie, szybko, dobrze. Jeszcze tamtego odciągnąć, ale da radę. Dobra, już możecie wracać do swoich zajęć. Wow, kolejny golem, nie? To jest to, czego się nie spodziewałem. Że kolejne golemy mogą nam tu wejść. W ogóle mogę zrobić tak, że jedna osoba będzie na dole stała i broniła tego miejsca i druga na górze. To jest jakaś myśl, chyba przy tej myśli zostanę, tak szczerze mówiąc. To jest w ogóle do Gold Ore jest do zebrania. To jest do postawienia, widzę, że nikomu się nie kwapi z tym. No trudno, dobra, czyli w sumie to, co dziś zrobiliśmy, pokonaliśmy dwa golemy. Wioskę goblinów zniszczyliśmy razy trzy, jedną dużą, dwie małe. No i wybudowaliśmy trzy fragmenty muru. No dobra, czyli coś zrobiliśmy. I ja myślę również, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się odcinek spodobał, łapka w górę, komentarz, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Zachęcam oczywiście do tego. Ja wam dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Trzymajcie się, do następnego, cześć!